Żeby było lepiej, musi być gorzej. To hasło powtarzane częstokroć przez osoby planujące i realizujące w naszym mieście przebudowę dróg czy torowisk. W taki sposób tłumaczy się mieszkańcom Poznania trudy codziennych podróży, które w ostatnim czasie mocno się wydłużyły. Teraz na finiszu większości utrudnień dla potwierdzenia tezy o poprawie poznańskiej infrastruktury zorganizowano po raz drugi specyficzny wyścig Poznań Traffic Race. Pierwszy odbył się jesienią ubiegłego roku. Rywalizacja ta polega na pokonaniu tej samej drogi różnymi środkami komunikacji. Początek wyścigu miał miejsce przy ulicy Mogileńskiej, finisz na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Jako pierwszy na metę po 28 minutach dotarł kierujący samochodem Krzysztof Kotorowski, poprawiając poprzedni wynik o prawie 10 minut. Drugie miejsce zajął Michał Kowalonek na rowerze, jednakże jego wynik był już gorszy od poprzedniego wyścigu. Na podium znalazł się też dziennikarz Radia Merkury Sławomir Bajew. Na końcu przybył Tomasz Lański z poznańskiego magistratu, który poruszał się środkami komunikacji miejskiej. Jego czas to 55 minut. Ostatni wynik w poniedziałkowym wyścigu tak naprawdę powinien nas jednak najbardziej cieszyć, bo to wynik lepszy od poprzedniego ustanowionego przez prezydenta Ryszarda Grobelnego aż o 15 minut. Czy to oznacza, że po naszym mieście jeździ się lepiej? Lepiej sprawdzić to samemu.